Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Lech Rumski w kolejnym odcinku Mindset Talks. Dziś moim i waszym gościem jest osoba, o której, no biorąc pod uwagę kilka ostatnich lat, myślę, że śmiało można powiedzieć, że najlepszy polski gracz PLO, ale również biorąc pod uwagę wyniki, najlepszy polski gracz cashowy, osiągający w kilku ostatnich latach najlepsze wyniki. Panie i panowie, nie przeciągając dłużej, przed wami Gram Grubo. Siema, siema wszystkich, witam. Witaj Wojtku, cieszę się, że udało nam się umówić wreszcie na ten wywiad. Trochę w cieniu WSOP-a i polskich graczy tutaj turniejowych, którzy zmagają się w Vegas. Myślę, że dla odmiany wielu słuchaczy z przyjemnością posłucha trochę o odmianach cashowych. Od kilku lat niezmiernie prezentujesz bardzo wysoki poziom, utrzymujesz się jako gracz wygrywający na stawkach High Stakes PLO. Powiedz mi, w jaki sposób pod kątem takich umiejętności czysto pokerowych doszedłeś do obecnego poziomu? Więc tak, jeżeli chodzi o umiejętności czysto pokerowe, to na pewno była to spora ilość pracy włożona w analizę poszczególnych rozdań. Sporo czasu przepracowałem z narzędziami takimi już stricte strategicznymi, czyli z programami typu Omaha Ranger, Poker Juice. Tego typu praca naprawdę, wiesz, naprawdę sporo mi dała i jakby myślę, że to był taki skok jakościowy w mojej grze, który pozwolił mi na dłużej się zadomowić w tych grach high stakesowych i pewnie pod kątem właśnie tak stricte pokerowym, to właśnie praca z tymi narzędziami do analizy była tą opcją, która właśnie pozwoliła mi na rozwinięcie skrzydeł i znalezienie się w tym miejscu, w którym jestem. Natomiast oczywiście dookoła samej pracy nad strategią było też wiele innych aspektów, bez których to nie byłoby możliwe, tak? Więc no, długo by opowiadać. W każdym razie na pewno sporo pracy włożonej w te aspekty strategiczne, sporo pracy włożone w rozwój zarówno mentalny, jak i wiesz, podporządkowanie życia tak naprawdę pokerowi, bo z mojej strony przez te lata to było tak naprawdę duże poświęcenie, żeby podporządkować sobie inne aspekty życia pod zawodową grę w pokera. Mówię tutaj zarówno o kwestiach związanych, nie wiem, ze zdrowym odżywianiem, o co staram się dbać w kresach intensywnej gry, również, wiesz, przygotowanie fizyczne do gry, czyli po prostu staram się ruszać w miarę regularnie. Plus, wiesz, plus poświęcenie typu wyjazd do Wielkiej Brytanii, próba legalizacji tego zajęcia, tak? Czyli tak naprawdę, no, można powiedzieć, że ostatnie lata w moim życiu były podporządkowane temu jednemu celowi, czyli, wiesz, osiągnięciu sukcesów jako zawodowy pokerzysta, tak? Więc jeszcze jeżeli chodzi o kwestie strategiczne, to oczywiście za kluczowe uważam właśnie, wiesz, sporą pracę wykonaną samodzielnie w tych programach do analizy, natomiast no oczywiście było też sporo innych czynników, które mi pomogły się rozwinąć i znaleźć na odpowiednim poziomie, czyli zarówno, wiesz, tak standardowe rzeczy, jak, wiesz, jak filmiki szkoleniowe, jak rozmowy z innymi graczami. No, o tym zestawie, powiedzmy, wiesz, narzędzi do rozwoju umiejętności już bardzo wiele osób wspominało i tutaj pewnie nic odkrywczego nie powiem, poza tym, że wiesz, że uważam, że samodzielna praca, samodzielne myślenie nad rozdaniami i nad takim backgroundem matematycznym jest bardzo pomocne. Przynajmniej dla mnie było. No tak, to oczywiście są elementy, które się powtarzają, natomiast chyba jesteś pierwszą osobą, która tak wyraźnie akcentuje znaczenie tej pracy włożonej w analizę rozdań z takimi specjalistycznymi programami, jak właśnie Omaha Ranger czy Poker Juice. No zdecydowanie, wiesz co, ja zdecydowałem się na zakup programu Omaha Ranger w momencie, kiedy, nie wiem, korzystało z niego kilkadziesiąt osób na świecie i dzięki niemu jakby można było robić te zaawansowane analizy, może nawet nie zaawansowane, ale po prostu analizy dużo szybciej, dużo efektywniej i dużo wygodniej. Na dosyć wczesnym etapie, tak jak mówię, wiesz, zacząłem pewne rzeczy wyliczać i wydaje mi się, że to pozwoliło mi na jakby znalezienie dodatkowego edge'a w dosyć łatwy sposób i przystępny.
I jakby wiesz, przez lata jakby zrobiłem trochę tych analiz, policzyłem sporo rzeczy i to tak naprawdę zbudowało taką solidną podstawę, mhm. na bazie której jakby mogę myśleć o rozwoju swojej gry w różnych kierunkach, w zależności od tego, wiesz, gdzie znajduję swoje liki, jak rozwija się gra i tak dalej. Oczywiście można osiągnąć ten poziom samą grą, samym myśleniem o różnych spotach, rozmowami z innymi graczami. Natomiast no, dla mnie taki background po prostu, wiesz, matematyczny, gdzieś policzony, jest bardzo istotny, bo bez tego na przykład w okresie, kiedy nie mamy kontaktu z grą przez nie wiem, przez miesiąc, bo zrobiliśmy sobie wakacje, czy zachorowaliśmy, czy cokolwiek innego się stało, gdzieś to czucie gry bardzo mocno spada i wtedy jakby, wiesz, powrót do formy, odbudowa tego poziomu, do którego doszliśmy, bardzo mocno się wydłuża właśnie, nie mając, wiesz, tych podstaw, powiedzmy, gdzieś tam policzonych i przepracowanych, nie? Więc no tylko tak, żeby teraz nie było tak, że to jest złoty środek na naukę gry dla wszystkich, bo do pracy jakby z takimi programami jak MahaRanger czy PokerJuice tak naprawdę potrzebne jest spore doświadczenie, czyli nie polecałbym początkującym graczom, żeby rzucili się na te programy i zaczęli, wiesz, wklepywać kolejne ręże czy kolejne spoty i próbować coś liczyć, bo prawdopodobnie skończy się to złymi wynikami, czyli wiesz, trzeba poznać najpierw bardzo, bardzo dobrze ręże przeciwników w różnych spotach, tak żebyśmy byli w stanie wprowadzić założenia, które wiesz, które są prawidłowe, żebyśmy po prostu nie doszli samodzielnie do złych wyników i na ich bazie nie budowali złych nawyków w grze, więc na pewno polecałbym na początku takie solidne ogranie, czyli rozegranie, nie wiem, 100-200 tysięcy rąk w PLO i dopiero wtedy jakby taką systematyczną pracę nad analizami, bądź też po prostu znalezienie trenera, który będzie w stanie w tym pomóc. Natomiast no, to na pewno jest niedoceniana rzecz, jeżeli chodzi o gry cashowe, szczególnie, czyli właśnie ta własna praca, taka samodzielna praca poza stołami, głównie w tych programach do analizy, to jest coś, co jest bardzo pomocne tak naprawdę. Tak, to ciekawe, co mówisz, to troszkę pod innym kątem mówił o tym w wywiadzie właśnie również HH Junap, który wspominał o tym, że bardzo istotne jest posiadanie opracowanej własnej gry. To troszkę jest inaczej w Hold'emie, trochę inaczej w PLO, że dzięki temu, że ktoś ma opracowaną własną grę, wówczas nie zastanawia się nad pewnymi zagraniami, tylko ma to gdzieś tam opracowane. Dzięki temu oczywiście łatwiej wrócić, tak jak mówisz, do formy po jakiejś dłuższej przerwie, ale jednocześnie łatwiej jest utrzymać swój mindset dobry w momencie, kiedy pojawiają się jakieś ciężkie chwile, ponieważ masz to opracowane matematycznie i gdzieś to jest zakodowane, a w momencie, kiedy są gracze tacy, którzy uzależniają mocno swoją grę od tak zwanego czucia, od dynamiki, oni są nieco bardziej właśnie podatni na własne samopoczucie, na właśnie granie tej swojej A-game. Zdecydowanie to szczególnie się uwydatnia właśnie w okresach downswingu, w okresach, kiedy tracimy pewność w grze i tak naprawdę zaczynamy się zastanawiać, czy co, wiesz, robiliśmy w danym spocie do tej pory było tak naprawdę optymalnym zagraniem. No i w momencie, kiedy, wiesz, kiedy tak jak mówisz, gracze, którzy bazują na doświadczeniu i na tak zwanym czuciu gry, znajdują się w okresie downswingu, pojawiają się te wątpliwości i obniżona pewność siebie, myślę, że dużo mocniej się to odbija na ich grze przez to, że nie mają właśnie tego backgroundu matematycznego. Chociaż oczywiście to są mocno indywidualne kwestie. Są gracze, którzy, wiesz, mają długi downswing i tak naprawdę nie tracą ani na chwilę pewności siebie i tak naprawdę, wiesz, potrafią grać swoje A-game niezależnie od okoliczności. Natomiast to są na pewno wyjątki, więc dla doświadczonego gracza, który jest, wiesz, ma ugruntowaną wiedzę, przynajmniej na jakimś przyzwoitym poziomie i takie to, o czym powiedziałeś, jest stworzenie, powiedzmy, takiego planu gry, czy spisanie po prostu rzeczy, które wiem, czy spotów, które, wiesz, według mnie powinno się rozegrać w optymalny sposób, na pewno byłoby bardzo pomocne. Ja sam o czymś takim myślałem, żeby po prostu, wiesz, tą swoją wiedzę zgromadzić i pisać po prostu te spoty, których jestem pewien, czy wiesz, takie standardowe spoty jak forbetowanie przeciwko różnym zakresom, wiesz, kolowanie, nie wiem, forbetów i tak dalej, no jakieś takie proste rzeczy, nie wiem, c-betting range na flopie w zależności od tendencji przeciwnika, po prostu wiesz, stworzenie takiego manuala
tylko i wyłącznie dla siebie i który byłby jakby taką bazą wyjściową dla naszej strategii i taką podstawą w okresach downswingu, czy tak jak mówię, w okresach, kiedy jesteśmy wyłączeni z gry na jakiś czas z różnych przyczyn, wiesz, to jest tak naprawdę, to byłoby nieocenione źródło, wiesz, które by bardzo szybko było nas w stanie przywrócić do tej naszej A-game i wydaje mi się, że coś takiego byłoby bardzo pomocne. No, ja jeszcze takiego nie zrobiłem, ale przymierzam się od tego do tego dłuższego czasu, więc dla doświadczonych graczy myślę, że to ma bardzo duży sens. Mm-hmm. No, wydaje mi się, że od strony takiej stricte mindsetowej, to osoby, które mają opracowaną taką swoją grę bardzo dobrze od strony takiej teoretycznej, matematycznej, te osoby po prostu ich C-game nie będzie aż takiej kiepskiej. Oni mogą przegrywać, ale będą przegrywali minimalnie. Natomiast gracze, którzy bazują właśnie na czuciu gry, na dynamice, ich C-game, w momencie, kiedy rzeczywiście zaczynają grać gorzej, to rzeczywiście ta gra się im sypie, bo nie mają tych podstaw. Mhm. Zdecydowanie też tak uważam, że te widełki, powiedzmy, pomiędzy A-game a C-game są zdecydowanie większe u tych graczy, powiedzmy, którzy bazują na czuciu gry. Tylko to też nie jest tak, że jedno z drugim się wyklucza, bo jakby, wiesz, warto mieć policzoną taką strategię wyjściową, nazwijmy to, albo, wiesz, albo przemyślane po prostu pewne koncepcje rozegrania różnych spotów, natomiast też jestem, znaczy, wiesz, nigdy nie byłem zwolennikiem trzymania się sztywno, wiesz, tabelek, ramek, czy czegokolwiek, no w pokerze, w cashowym, w 100BB, deep raczej nie ma miejsca na tego typu grę, a jeżeli gracze bardzo sztywno trzymają się game planu, który sobie założyli, nie zważając na tendencje przeciwników, no to oczywiście tracą bardzo duży edge podczas gry. Więc to trzeba zrównoważyć. Warto mieć po prostu też pewne podstawy, jak najwięcej rzeczy, które są łatwe do policzenia, policzonych, tak żeby, wiesz, żeby nie ufać intuicji i nie być uzależnionym od tych wahań formy, tak to nazwijmy, ale też trzeba cały czas być w grze, trzeba cały czas się koncentrować na tendencjach przeciwników, dostosowywać się do tego, co oni grają. Z takich technicznych rzeczy to warto też, nie wiem, mając HUD-a, filtrować rozdania z ostatnich, nie wiem, 2-3 miesięcy, bo style gry przeciwników również się zmieniają czasem bardzo szybko. No i tak, i trzeba po prostu to połączyć. Nie może być tak, że coś sobie policzymy i niezależnie od okoliczności się tego sztywno trzymamy. Trzeba być elastycznym, ale warto mieć te podstawy, o których wspomniałem. Myśląc tak o takim, powiedziałbym, graczu idealnym, wydaje mi się, że gracz idealny to będzie taki, który w momencie, kiedy gra swoją A-game, to mocno swoją grę właśnie opiera o czucie gry, o taką dynamikę, widzi wszystko, co się dzieje, a jednocześnie, kiedy nadchodzi gorszy moment, to ma to silne oparcie w postaci tej matematyki i dobrze opracowanej gry. Zdecydowanie tak jest, wiesz, nie jesteśmy robotami, więc jakby każdy, nie wiem, ma sesję, kiedy gra, wiesz, na zmęczeniu, czy na niższej koncentracji, nie wiem, pogoda jest słaba, wiesz, ciśnienie niskie, wysokie, cokolwiek, więc nie da się po prostu grać naszej A-game przez 90% czasu i istotne jest to, żeby ta nasza gorsza gra, czyli nazwijmy to B-game, C-game, nie była grą przegrywającą. To najbardziej, wiesz, to jest najbardziej istotne w przypadku graczy, którzy decydują się na przykład na grindowanie supernowy Elite, tak? Czyli graczy, którzy klepią kosmiczne ilości rozdań, grają, wiesz, bardzo duże volume. U nich bardzo często po prostu jest tak, że grając A-game mają przewagę w danej grze, załóżmy, nie wiem, na 5 big blindów, natomiast w ich grze jest tyle automatyzmów, takich złych automatyzmów, czyli, wiesz, nie wypracowanych gdzieś poza stołami, tylko takich nawyków, że wiesz, że grając B-game, C-game, przestając zwracać uwagę na to, co się dzieje dookoła, nagle się okazuje, że wiesz, że z gracza wygrywającego stają się graczem mocno przegrywającym i w momencie, kiedy grają bardzo duże ilości godzin, powiedzmy, czy rozdań, często jest tak, że te okresy B-game, C-game są dużo dłuższe niż okresy optymalnej gry, przez co często jest tak, że gracze ze statusem supernowa elite kończą grę z wynikiem, nie wiem, bardzo słabym czy ujemnym wynikiem z gry. I pytanie, czy wiesz, czy to tak naprawdę jest opłacalne, czy u wielu graczy nie jest tak, że więcej by zarobili po prostu grając swoje A-game, ograniczając to C-game i nie zważając już na ten status supernowa elite, tylko staranie się na poprawę swoich umiejętności i wygrywanie z gry. Więc to też trzeba by pośrodkować, ale
no, sposobem też jest na to właśnie ta analiza poza stołami. No, bez tego dla osób, które grają naprawdę kosmiczne ilości rozdań, będzie bardzo ciężko, żeby ten winrate był na przyzwoitym poziomie, bo będzie im brakowało po prostu tej podstawy matematycznej. Tak. No to jeśli już jesteśmy przy graczach właśnie robiących supernową Elite, to ja zauważyłem taką tendencję, że patrząc na ich wykresy, często widać coś takiego, że ten ich wykres spada po prostu z kolejnymi miesiącami, czyli on jakoś tam wygląda w pierwszych miesiącach, a potem im dalej, tym jest gorzej, co wydaje mi się, że może być spowodowane zarówno kwestiami takimi związanymi ze zmęczeniem, jak i tym, że po prostu nie mają czasu na pracę nad swoją grą poza stolikami. Poziom przeciwników idzie do góry. No i wiadomo też, że takich graczy często się bierze po prostu na tapet i się po prostu ich analizuje, tak? Dokładnie tak. No, wszystkie te czynniki, o których wspomniałeś, wydaje mi się, że są bardzo istotne w przypadku graczy grających Supernova Elite, że to one odpowiadają, wiesz, za ten spadek wyników w okresie roku. No, zdecydowana większość graczy robiących duże volume, których znam, właśnie zapomina o tej, może nie tyle, że zapomina, ale bardzo marginalizuje tą pracę poza stołami, wiesz, argumentując to tym, że na przykład bardzo dużo się uczą podczas gry, że robią tak naprawdę tyle takiej ilości rozdań, że to doświadczenie jakby u nich się kumuluje dużo szybciej. I jakby, wiesz, szukając sobie wymówek do tego, żeby już nie pracować kolejnej godziny nad jakością gry, ale po prostu, wiesz, próbować swoich sił na stołach. No i przez to tak naprawdę, tak jak mówisz, no, inni gracze w międzyczasie, wiesz, przepracowali ileś godzin nad jakością swojej gry, stają się lepsi. Edge graczy robiących duże volume staje się coraz mniejszy i, wiesz, pojawiają się pewne złe nawyki w grze, czy takie automatyzmy, które potem bardzo ciężko wykorzenić, bo nawet nie jesteśmy świadomi, gdzie tak naprawdę popełniamy błąd. I no to wszystko, tak jak mówisz, się kumuluje. Do tego jeszcze, jeżeli mamy osobę, która powiedzmy nie radzi sobie mentalnie z dużymi downswingami, a na takie downswing bardzo mocno są wystawieni gracze, którzy robią duże volume i powiedzmy siłą rzeczy ten ich winrate nie jest najwyższy, no to mamy gotowy przepis tak naprawdę, wiesz, na wypalenie się, nie wiem, po dwóch, trzech latach zawodowej gry i tak naprawdę masę stresu, masę jakichś takich nieprzyjemnych emocji związanych z grą. Więc, no nie wiem, tak naprawdę myślę, że znam bardzo niewiele osób, które potrafią połączyć volume z gry i robienie właśnie konkretnie już tego statusu supernoweli z odpowiednim rozwojem i dbaniem o to, żeby pozostać konkurencyjnym na dłuższy czas, tak? Nie na rok, czy nie na dwa lata. No to ciekawe. To teraz może, bo trochę tutaj porozmawialiśmy teraz o takich różnych aspektach właśnie grindowania, o machy i tak dalej. Wracając może teraz trochę do kwestii mindsetowych, bo powiedziałeś o tym, że bardzo mocno podporządkowałeś swoje życie pokerowi w ciągu kilku ostatnich lat. Powiedziałeś o tym, jaką drogę przeszedłeś pod kątem strategicznym, że pracowałeś nad rozdaniami i tak dalej, wykonywałeś te normalne rzeczy, które robią inni gracze. A od strony takiej mentalnej, takiej mindsetowej, powiedz mi, jaką drogę przeszedłeś w ciągu ostatnich 4-5 lat? Wiesz co, no bardzo dużą drogę tak naprawdę. Przed rozpoczęciem przygody z pokerem byłem taką mocno niezorganizowaną osobą przede wszystkim, wiesz. Mega ciężko mi było cokolwiek dokończyć, to znaczy miałem taki typowy, wiesz, słomiany zapał, czyli brałem się za, nie wiem, za miałem tysiąc różnych pomysłów, zaczynałem je rozwijać, tak naprawdę niczego nie kończyłem, tak? Byłem słabo zorganizowany, nie do końca właśnie, wiesz, wiedziałem, nie do końca miałem cel tak naprawdę, taki długoterminowy w życiu, więc tak naprawdę poker jakby całkowicie zmienił moje podejście do przynajmniej do tego obszaru zawodowego mojego życia. No i tak naprawdę ta przemiana była spora, przynajmniej jeżeli chodzi o podejście do pokera, bo też początek tej mojej przygody z pokera to było, wiesz, szczyt nieprofesjonalizmu, tak to nazwę, tak? Czyli wszystkie błędy, które można było popełnić, tak naprawdę popełniałem, począwszy od, nie wiem, od sesji po alkoholu, po imprezie, wiesz, skończywszy na, no nie wiem, no totalna żenada tak naprawdę w podejściu do gry, tylko że wtedy oczywiście no, to były początki, grałem na początku hobbystycznie, potem się przestawiłem na tą grę zawodową, ale to nadal nie wyglądało dobrze, wiesz. No ale wiesz, no, na bazie doświadczenia tak naprawdę wszystkiego kolei się uczyłem, tak? Wiesz, miałem taki okres na początku, że jak już postanowiłem, że poker jest tą dziedziną, w której chcę się rozwijać przez najbliższe lata, czy nawet w dłuższej perspektywie, zacząłem nagle bardzo mocno
bardzo mocno pracować nad tą stroną mentalną. Czyli wiesz, to się przejawiało tym, że zamówiłem dosłownie wszystkie książki poświęcone, poświęcone mindsetowi, które były na rynku. I wiesz, i starałem się w ten sposób jakby ten swój mindset poprawić. Po jakimś czasie zacząłem współpracę z psychologiem sportu, z którym jakby współpracuję do dziś. Tak naprawdę, wiesz, no, ta przemiana, która we mnie nastąpiła, jeżeli chodzi o profesjonalizm, nazwijmy to w cudzysłowie profesjonalizm, ale tak bardziej chodzi o taką etykę pracy po prostu, była naprawdę bardzo duża. I w momencie po prostu, jak poczułem taką, nie wiem, odpowiedzialność, że wiesz, że to jest ta droga, którą idę, jak już, wiesz, podjąłem tą decyzję, że jestem zawodowym pokerzystą i, wiesz, poświęcam jakby inne drogi mojego życia, wiesz, ku temu, żeby właśnie wybrać tą jedną i w niej być jak najlepszym. Jakby podjęcie tej decyzji po prostu, wiesz, wyzwoliło we mnie taką energię do pracy i to jakby odpowiada za tą przemianę, powiedzmy, no, wiesz, w tej organizacji pracy, w etyce pracy, w podejściu do gry. Jakby, wiesz, wcześniej traktowałem pokera po prostu bardzo luźno, jako zabawę, jako, wiesz, jako coś fajnego. Natomiast nagle zacząłem go traktować może nie śmiertelnie poważnie, ale jako, wiesz, jako coś, co ma mi zapewnić po prostu lepszą przyszłość mnie i mojej rodziny i tak dalej, więc... Okej, czyli sumowując to, co teraz powiedziałeś, że bardzo mocno zmieniło się właśnie twoje podejście na taką zorganizowanie, profesjonalizm, etyka, zaangażowanie. To znaczy, wiesz, to znaczy, to powiedzmy, że ta etyka pracy i profesjonalizm jest na pewno, wiesz, kilka poziomów lepsze od tego, co było na początku, natomiast to nadal nie jest, wiesz, etyka pracy czy profesjonalne podejście, które powinno cechować tak naprawdę zawodowego pokerzystę, bo nadal mam jakby, wiesz, bardzo wiele do poprawy w tych kwestiach. Ale biorąc wiesz, pod uwagę tego pułapu zaczynałem, to te postępy są bardzo widoczne. Tu też taka luźna dygresja, że też nauczyłem się tego, wiesz, dzięki pokerowi, żeby przestać się porównywać, jakby, wiesz, z innymi graczami w taki sposób, że wiesz, że uważam, że ktoś ma podobne umiejętności, a nie wiem, zarabia dużo więcej, czy odnosi większe sukcesy. Jakby chodzi o to, żeby po prostu porównywać się ze sobą z przeszłości i szukać postępu, tak? Bo tak naprawdę też mógłbym się, wiesz, lekko podłamać, jeżeli po 5 czy 6 latach, wiesz, zawodowej gry w pokera nadal widzę tyle błędów w swoim podejściu do pracy, właśnie w tym profesjonalizmie, etyce pracy, bo nadal popełniam, wiesz, tutaj sporo grzechów. Natomiast patrząc przez pryzmat tego, z jakiego pułapu zaczynałem, tak, z tego, jak wyglądała moja sytuacja ileś lat temu, jak to powinno być źródłem, wiesz, takiej pozytywnej energii, a nie właśnie, wiesz, te porównania z kimś, kto jest od nas wyżej, czy kto jest od nas dalej, wiesz. Chodzi o to, żeby zwracać uwagę po prostu na postęp, który robimy sami, wiesz, na przestrzeni czasu, a nie tworzyć takich sztucznych kategorii i nie porównywać się z innymi graczami, tak? Oczywiście, to co mówisz, to jest nawet poparte badaniami naukowymi, które pokazują, że właśnie pod kątem takiego porównywania siebie bardzo istotne jest, kluczowe jest właśnie zauważanie swojego postępu, tego co zrobiliśmy już, czyli porównywanie się do samego siebie i jednoczesne patrzenie w przyszłość, co jeszcze możemy zrobić, ale nie patrzenie tego na zasadzie się dołować, tylko na zasadzie inspiracji jakiegoś dążenia tego, co możemy jeszcze zrobić. No dokładnie tak, trzeba sobie uzmysłowić, że każdy człowiek ma inny background, inną przeszłość, inny potencjał, inne doświadczenia życiowe i tak dalej. I nie ma sensu po prostu tworzyć jakichś sztucznych kategorii i porównywać się na różnych polach właśnie też z innymi graczami, z innymi ludźmi. Można oczywiście od nich czerpać inspirację, ale wydaje mi się, że kluczowe jest to, żeby porównywać się z samym sobą, tak? Czyli żeby cały czas zauważać ten postęp, który się robi. I na bazie tego czerpać energię do przyszłych zmian, czy do kolejnego, wiesz, progresu, który jest przed nami. Okej, no to myślę, że o tej części już sobie tutaj dość sporo powiedzieliśmy. A powiedz mi, bo tak, bo PLO wiadomo jest odmianą taką bardzo, bardzo gdzieś tam swingową. Jak u ciebie to wyglądało, jeżeli chodzi o taki stosunek do jakichś downswingów, czy do jakichś dłuższych okresów break-even PLO?